Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, ósmy dzień kalendarza adwentowego przyniósł nam czołg Centurion MK51 RAAC. I o ile tu za pieniążki, no to wiadomo, że jak zwykle dorzucili 5000 golda, 30 dni premium. O tyle za 7300 golda można kupić z 25 misjami pięciokrotnie więcej doświadczenia za zwycięstwo, miejscem w garażu i załogą wyszkoloną na 100%. I powiem szczerze, że jak dotychczas z tych ofert, to jest to jedna z lepszych. Zdecydowanie 7300 golda to już jest suma do przełknięcia. Tradycyjnie może sobie zobaczmy pancerz, bo mimo to, iż jest to czołg medium, to jednak ma zalety w postaci pancerza na wieży 254 mm i tutaj potrafi to dingnąć, szczerze mówiąc. Dodatkowo górna płyta 120 mm pod, no, mogłoby być lepszym kątem, ale mimo wszystko ta płyta również, moi drodzy, potrafi dingnąć, zwłaszcza gdy wyjeżdżacie gdzieś w mieście i gościu nie poczeka, aby strzelić wam w bok, tylko od razu rąbnie, to na pewno ta płyta jest w stanie to dingnąć. Niestety dziubek czy też dolna płyta, no to już jest zupełnie inna sytuacja i ona nie będzie nam dingała. Co do garnka, to jest istna loteria. Oczywiście jest tu słaby pancerz 88 mm, ale ten garnek nie wystaje aż tak za dużo. Na dachu mamy tutaj pancerz też 88 i to jest pod naprawdę świetnym kątem. Dlatego oczywiście można tu się wbić, ale no, na pewno nie za każdym razem. Z boku, no wiadomo, brytyjskie czołgi, boki, czyli słabe 50 mm, wieża tu 88, tutaj natomiast 120, góra, artyleria to lubi 14 mm, wiadomo. Także mamy meda, ale meda, który w wielu sytuacjach będzie w stanie grać na wieżę i naprawdę ukąsić troszeczkę przeciwnika. Teraz bitewka i opowiem troszeczkę więcej o tym czołgu. Okej, znajdujemy się w bitwie. Bitwa może i dosyć nietypowa, bo w tym trybie raczej nie pokazuję, ja mam go wyłączony, ale tutaj będzie szybko, nie będzie żadnych dłużyzn, zapewniam Was, że będzie się to oglądało fajnie. No i zobaczmy, jak zagra kolega, zobaczmy, jak z mobilnością tego czołgu i siła ognia. Słuchajcie, siła ognia, niestety ktoś, kto gra karnawałem na co dzień, może być lekko rozczarowany, bo tutaj obrażenia, czyli alfa, to jest zaledwie 230, czyli tak jak kiedyś było w karnawale, natomiast penetrację mamy 226, więc jeżeli chodzi o medy, 226 penetracji na 8 poziomie, myślę, że każdego tutaj powinno zadowolić. Dodatkowo sprzężamy to z fajną celnością 0,32 i trochę mniej fajnym czasem celowania, czyli 2,3, 2,21, to tam zależy, jaką mamy załogę. No i tutaj 10 stopni opuszczania działa, już widzicie w akcji, czyli tak naprawdę, oj, ten wjechał praktycznie. No, tutaj Pantera oczywiście nie ma szansy, no z taką penetracją bez problemu przebijemy. Szybkostrzelność jest 8,3. I to jest taka szybkostrzelność, która bez problemu pozwoli nam po zdetrakowaniu dojść przeciwnika. Oprócz tego mamy szybkość 50 km na godzinę, do tyłu 20 i 18 koni, czyli jawi nam się pojazd, co prawda troszeczkę kolubrynowaty, no niestety nie jest to mały czołg, z boku na pewno będzie stanowił bardzo duży cel. Niemniej jednak w wielu sytuacjach, no, powinno się nim grać fajnie, prawda? Obrót 38 stopni tutaj akurat ma, czy będzie taran? Tak jest. O, prawie mu zjechał, 3 życia zostało. Proszę uprzejmie. No i zobaczmy, co będzie w tej bitwie. W tej bitwie dalej kolega będzie cisnął do przodu całkiem mocno. I teraz tak, niby mają się bronić, ale jak widzicie, atakują, tak? Czy to jest czołg, który dla początkującego gracza będzie dobry? No, wydaje mi się, że jeżeli ktoś dobrze będzie obserwował, co się dzieje na minimapie, to jest on po wykryciu, wiadomo,
szybko czasem rozstrzelany. Natomiast z drugiej strony grać na wieżę można się nim nauczyć. Penetracja jest więcej niż wystarczająca. No chyba w czołgu średnim większej penetracji nikt nie wymaga od 8 tieru. Obrażenia, no jedynie taki minus, no to są obrażenia 230, nie robi na nikim wrażenia, no fear factor tego pojazdu jest żaden, tak, no, jeżeli widzicie go, to macie czołg, który ma wielką, większą alfę, to spokojnie możecie na wymianę z schowaniem się iść i wygrać, tak, tutaj widzę Challenger, no już prawie im skasowali jedną flankę. Ciekawe, czy znów będzie taranowanie. 120 pancerza z przodu, przypominam. No, nie ryzykował tutaj kolega. To był bardzo, bardzo kiepski taki wyjazd, bo jakby go teraz wzięli w dwa ognie, to byłoby po nim, prawda? No, ale na szczęście tam był tylko jeden super Hellcat. Jak byłoby trochę więcej, to no to inaczej by się to skończyło. O! Baboczysko oczywiście musiało ropnąć. No, w takich sytuacjach, jak wyskakujecie na czołg, który normalnie można by było zniszczyć jednym strzałem, no to oczywiście jesteście na straconej pozycji, bo 230 jest na papierze, ale jak widzieliście, tutaj weszło za 209, tak? A oczywiście 209 to nie jest najniższe jeszcze losowanie, które tutaj może być. O, mamy FV-a i to 100%-owego. Kolega będzie chciał kadłub schować, ale coś on tutaj w ogóle nie patrzy. O, ale podpalenie. No, tylko że zgasiło się. O, zatrybił. Zatrybił, ale widzi tylko wieżę, także... O, i kolejne podpalenie. No ładnie, no ładnie. Bitwa bardzo, bardzo wyrównana, aczkolwiek w tym trybie, jeżeli bitwa jest wyrównana, no to obrońcy mają dużą przewagę, tak? To jednak, mając taką samą ilość czołgów pod koniec bitwy, no już się raczej zdobyć nie da tej flagi. Będzie trudno w każdym razie. Tutaj chyba przestrzału nie będzie. Pojazd nie jest może jakimś demonem szybkości, no ale też nie można powiedzieć, że jest tak wolny jak karnawał, tak? No karnawał jednak jest mułem dosyć niezłym, nadrabia to szybkostrzelnością, DPM-em, no bo pestka 280 przecież tam zadaje, ale jednak tutaj mamy do czynienia z medem. No i karnawał ma górną płytę 130 mm, o ile dobrze pamiętam, która potrafi też dingnąć. Dobra, jedziemy dalej, bitwa zbliża się do końca już. O. Chyba zdajecie sobie sprawę, że kolega zrobi tu świetny wynik. Co prawda widzę, że zresetowały mi się w dziwny sposób ustawienia i nie widzicie, ile już zrobił, ale to w podsumowaniu wszystko będzie. To jeszcze V-ka. No, te czołgi są tutaj bezradne, no, z dwóch stron. Praktycznie jeszcze Defender ich tam odjechał troszeczkę. Czy dingnie? O, nie trafił. T-43. O, ten zdecydował się uciekać, ale to jest za późno. Chyba już mógł zostać za tym głazem i tu coś spróbować, bo... pokazał dupsko i teraz będzie ostrzelany z każdej strony. No, tego tutaj nie widać niestety. O, proszę. Kolega, widzę, chce skończyć tego za wszystko. Ale tutaj ma tak fałkę bokiem. Dużo hapsa jeszcze do wzięcia. Także cały czas w ataku. Cała bitwa w ataku, a powinna być w obronie. Czy trafi? No nie, no takie... takie strzały, to nie. Okej, rozwalone. 8 fragów. Medal Radleya Waltersa. Nastrzelał się kolega co niemiara, musicie przyznać. Zobaczmy na wyniki końcowe. Wygląda to tak: MK, medal Radleya Waltersa, troszeczkę innych medali i za co to było? 6854 uszkodzenia, 8 fragów i ewidentnie mistrzostwo świata, czyli ponad 2000 expa z tabelki. Zarobek 119 tysięcy, mizerny, musicie przyznać, jak za taką bitwę,
Chociaż było tu więcej, bo widzę z jakimś 179. To był jakiś bonusik czy coś? Nie wiem. Albo nie podliczyło dobrze. W każdym razie netto 129 tysięcy za taką bitwę. Co można powiedzieć? Chyba tyle, że jest to czołg w miarę ciekawy, naprawdę ciekawy. Gdyby miał wieżę słabą, to absolutnie bym odradził, ale jednak w wielu sytuacjach w WoCie można polegać na tej wieży. 250 mm pancerza tam jest i też pod różnymi kątami pociski padają, także będzie pan zadowolony. Gdybym miał kupować z dotychczasowych pojazdów, to oprócz Skorpiona G zdecydowanie byłby ten Centurion. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.